Dziewczyny, to jest film głównie dla Was, aby Was uprzedzić, abyście się zbadały. Nie lekceważcie tego tematu, bo po rozmowie z kilkoma z Was zauważyłam, że boicie się chodzić do ginekologa, a to jest bardzo duży błąd. Moja historia zaczęła się dokładnie w styczniu w tym roku, ponieważ zawsze co roku w pierwszym miesiącu wykonuję wszelkie badania kontrolne, aby sprawdzić, czy jestem zdrowa. I badania, jakie wykonuję, to m.in. badania krwi, badania moczu, ginekolog, okulista, endokrynolog itd. I szczerze uważam, że warto wyrobić w sobie taki nawyk minimum raz w roku, by wykonywać wszelkie badania właśnie pod kątem zdrowia, nawet jeśli myślicie, że jest wszystko w porządku, bo ja również tak myślałam o samej sobie. Aż do pewnego momentu, kiedy to w tym roku 25 stycznia na badaniu ginekologicznym wyszło, że mam w macicy mięśniaka i polipa. Szczerze, nigdy wcześniej o tym nawet nie słyszałam. Najczęściej wykrywany jest on podczas cytologii na badaniu ginekologicznym i wygląda jak mała piłeczka w macicy. Ginekolog oczywiście zalecił mi usunąć w pierwszej kolejności polipa, ponieważ jest on był w miejscu łatwiej dostępnym do usunięcia. Także dziewczyny, dajcie znać, która z Was miała bądź ma polipa w macicy i czy go usuwałyście. A w kolejnym filmie opowiem Wam o moim zabiegu usunięcia polipa, inaczej histeroskopia. Wiele kobiet boryka się z obfitymi krwawieniami w trakcie miesiączki i mogą być to objawy polipów macicy. Takie narośla o zaokrąglonym kształcie, o wielkości od kilku milimetrów do nawet kilku centymetrów. I zwykle są one niezłośliwe, czyli nie nowotworowe, ale mogą powodować problemy z miesiączką lub z płodnością, jeśli nie są w ogóle one leczone. Jakie są przyczyny? Tak naprawdę polipy mogą powstawać wszędzie. W macicy, w zatokach nosa, w jelitach, w żołądku. Polipy w macicy są drugą najczęstszą lokalizacją tych zmian w narządach rodnych kobiecych. A przyczyna powstawania polipów w ogóle nie jest nawet znana. Chociaż przypuszcza się, że jednym z czynników jest przewlekły stan zapalny szyjki macicy lub po prostu zmiany hormonalne u kobiet związane z estrogenami. I one mogą utrudnić zajście w ciążę czy powodować inne przykre dolegliwości, na przykład jakieś ostrzejsze bóle właśnie w tym miejscu. I według różnych badań polipy macicy są bardzo powszechnym zjawiskiem, bo 3 na 10 kobiet może je mieć. Dlatego kobietki warto zgłosić się do ginekologa, jeśli na przykład macie nieprawidłowe krwawienia miesiączkowe albo trudności z zajściem w ciążę. Niestety nie można w ogóle zapobiec polipom macicy, ale można podjąć kroki właśnie w celu wcześniejszego ich wykrycia, dzięki czemu właśnie nie będą one powodowały komplikacji lub jakichś nieprzyjemnych objawów. Dlatego właśnie warto wykonywać regularne kontrole u ginekologa, bo możesz dzięki temu po prostu szybciej wykryć polipy w macicy. Mój zabieg usunięcia polipa z macicy, czyli histeroskopia. Zanim miałam zabieg, musiałam mieć wykonane świeże badania krwi i moczu, maksymalnie 2 tygodnie przed zabiegiem, aby anestezjolog poinformował mnie, czy mogę w ogóle wykonać taki zabieg oraz jakie znieczulenie powinnam otrzymać. Zabieg ten miałam już mieć tak naprawdę wykonany w lutym, lecz 2 razy miałam go przesuwany z racji choroby lub opóźnionej miesiączki, której nie można mieć w trakcie zabiegu i za każdym razem musiałam wykonywać świeże badania krwi i moczu, aby były one aktualne do zabiegu, nie starsze niż 2 tygodnie przed zabiegiem, bo nie byłam pewna, czy to będzie w końcu odpowiedni termin, czy nie. I jeszcze nigdy wcześniej tak często nie miałam pobieranej krwi, jak w tym roku, bo łącznie miałam 4 razy pobierane w ciągu 4 miesięcy. Nadszedł w końcu dzień zabiegu. Zabieg histeroskopii, czyli właśnie usunięcie polipa w macicy, miałam dokładnie 23 kwietnia. Stawiłam się na izbę naczczo o godzinie 7 rano. Podpisałam dokumenty, czyli zgodę na przeprowadzony zabieg, który wykonywałam prywatnie. W poczekalni czekałam może 2-3 minuty, po czym przyszła do mnie pielęgniarka, aby zaprowadzić mnie do pokoju pooperacyjnego, bym zostawiła po prostu tam torbę z ubraniami na zmianę już po operacji i w pokoju tym leżały już 3 kobiety po różnych zabiegach lub po operacjach plastycznych. Oczywiście się przywitałam z dziewczynami, a po chwili przyszła 2. pielęgniarka i zapytała się mnie, czy mdleję w trakcie wkłuwania igły w żyłę. Powiedziałam, że tak, więc kazała mi się położyć właśnie na wolne łóżko w tym pokoju i sprawdzała żyły w mojej lewej ręce, gdzie można przymocować węflon, przez który będzie podawana mi krótkotrwałe znieczulenie właśnie ogólne w trakcie zabiegu, potocznie nazywane narkozą, bym oczywiście tutaj nie odczuwała bólu w trakcie zabiegu. Po analizie moich niewidocznych żył na zgięciu lewej ręki pielęgniarka zdecydowała, że wbije mi węflon w dłoń. Jeszcze mam tutaj malutką kropeczkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Szczerze uważam, że chyba to był najgorszy ból z całego zabiegu. Wbicie po prostu węflonu z igłą do ręki.
I szczerze powiem, tam nie było w ogóle czasu nawet na myślenie o zabiegu, bo po kilku sekundach przyszła kolejna pielęgniarka z rzeczami do przebrania się na zabieg i powiedziała: proszę się w to szybko ubrać w trybie wojskowym, bo zaraz jedziemy na salę zabiegową. Dostałam czepek, dostałam takie workowe kapcie i niebieski fartuch zabiegowy. Gdy się już oczywiście w to ubrałam, to przyszły kolejne dwie pielęgniarki z łóżkiem na kółkach, na które miałam się położyć. Jechaliśmy przez korytarz może 30 sekund i znalazłam się w sali operacyjnej. Oczywiście ja ciekawska rozglądałam się dookoła siebie, jak to wszystko wygląda i dokładnie była ta sala. Nad moją głową przedstawił się pan anestezjolog, który będzie nade mną czuwać i w międzyczasie pielęgniarka wstrzyknęła mi do wenflonu biało-przeźroczysty płyn. Było to oczywiście znieczulenie i od razu po tym ubrali mi maskę na twarz z tlenem. Ja czułam, jakbym wdychała najczystsze powietrze na świecie. Zaczęłam wtedy podchodzić bardzo lekko do całego zabiegu, śmieszkować i zadałam nawet pytanie jednej pielęgniarce, czy mogą nagrywać cały zabieg. Na co pielęgniarka odpowiedziała, że niestety tego nie wie i po tym, jak ręką odjął, kompletnie już nic nie pamiętam, bo dosłownie w sekundę znalazłam się już na wybudzaniu w sali pozabiegowej na moim łóżku. Dosłownie czułam, jakby to była chwila, kompletnie nic mi się nie śniło, była totalna nicość. Nawet nie pamiętam, kiedy zasnęłam. Jestem w szoku i brak mi słów, by opisać w ogóle to, co się wydarzyło, bo nie było mnie 40 minut, a czułam, jakby nie było mnie jednej sekundy. Miałam wrażenie, jakby w ogóle nie doszło do żadnego zabiegu. To jest dla mnie tak niewytłumaczalne, ale również bardzo ciekawe, jak produkty nasenne działają przed, w trakcie i po zabiegu. Oczywiście po wybudzeniu kompletnie nie pamięta się żadnych zdarzeń związanych z zabiegiem. Może nawet i dobrze. Do teraz mam szczerze wrażenie, jakby w ogóle zabrano mi 40 minut mojego życia i jest to dla mnie niewytłumaczalne i ciężkie do opisania nawet. Oczywiście zrozumieją tylko ci, którzy byli kiedyś usypiani przed zabiegiem w szpitalu. Także co, no znalazłam się już na sali pozabiegowej, od razu zauważyłam krew na moim łóżku, na którym leżałam, to była moja krew. Pielęgniarka powiedziała, bym odpoczywała teraz takie minimum 2 godzinki oraz bym chociaż troszkę pospała, do czego nie doszło, bo w ogóle nie miałam nawet takiej potrzeby, by spać. Miałam wrażenie, że nawet po godzinie mogłabym spokojnie wyjść już do domu, bo tak wydawało mi się, że się dobrze czuję. No ale wiadomo, musiałam zostać i odpoczywać. Miałam też wtedy bardzo mocne parcie na pęcherz i co 20 minut chodziłam do toalety, a barwa płynu, która ze mnie wychodziła, była biało-przeźroczysta z mieszanką krwi. Po prostu te płyny wydalałam i w międzyczasie właśnie pielęgniarze sprawdzali, czy wszystko w porządku, aż do momentu wypisania, bo po 3 godzinach dopiero mogłam wyjść ze szpitala do domu. Ja obecnie czuję takie dziwne wrażenie pustości w środku i lekkich skurczy macicy, bo ona była rozszerzana specjalnym płynem w trakcie zabiegu, więc ona musi się teraz obkurczyć do własnej wielkości. Także po zabiegu lekarz usunął mi polipa z macicy, który wysyła się do badania histopatologicznego, więc za 3 tygodnie będę musiała stawić się do szpitala, by poznać te wyniki. Więc kto wie, to może nie być koniec z moimi problemami. Oczywiście też zdarza się, że polipy macicy znikają samoistnie, lecz u niektórych kobiet mogą one dawać mocne objawy, jak to było u mnie, i koniecznością będzie ich usunięcie. A zdarza się, że kobiety za późno zdają sobie sprawę i okazuje się, że muszą usunąć wtedy całą macicę. Dlatego dziewczyny, nie lekceważcie w ogóle tego tematu.